muszę zapytać o płyty twojej mamy, które ukazują się nielegalnie. Ten proceder się powtarza, nawet ostatnio była taka sytuacja. Chciałam zapytać, czy ty masz jakiś sposób, pomysł, jak to ukrócić raz na zawsze? Płyta mojej mamy może nie do końca ukazała się nielegalnie, ponieważ każdy ma swoją rację, natomiast rzeczywiście ja o tej płycie nic nie wiedziałam, a powinnam była wiedzieć. Może to jest wizerunek mojej mamy, a powinnam mieć wpływ na to, ponieważ jeżeli okładka była, powiedzmy, mówiąc najzręczniej jak mogę, chybiona, fajnie by było, żeby ta pamięć o mojej mamie trwała, i jeżeli się ukazało wydawnictwa, to żeby to było po coś, żeby to nie była kolejna wersja płyty z tymi samymi piosenkami, tylko w gorszych jakościach, bez masteringu, gdzie pomylone są nazwiska, na przykład zamiast Zbyszka Hołdysa jest Bogusław Mec, a odwrotnie chyba nawet. W każdym razie są takie błędy. Widać, że merytorycznie jest to coś, czego ja bym na przykład nie wypuściła, gdybym o tym wiedziała, i wolałabym to dopracować. Ale nie chcę za dużo mówić, ponieważ firma, która to wypuściła, już któryś raz, ale się reflektuje i chce ze mną porozmawiać, więc zobaczymy, co przyniosą te rozmowy. Dla mnie to jest bardzo zaskakujące, bo ja naprawdę, tak naprawdę powinnam się cieszyć, że coś wychodzi, bo teoretycznie z tego powinna mieć jeszcze coś. A mnie zależy na tym, żeby jak już coś wychodzi, to żeby to miało wartość i żeby to coś wnosiło. Właśnie, ja się nad tym zastanawiam, bo pewnie ty chcesz, żeby te piosenki nadal żyły i żeby te utwory ludzie słyszeli, więc chyba tobie nie zależy na tym, żeby to po prostu nie wychodziło, nie ujrzało światła dziennego w żaden sposób, prawda? No ale rzeczywiście, prawa do piosenek, jeśli chodzi o prawa wydawnicze, to mają dwie firmy, mają Polskie Nagrania i ma właśnie MTJ. I tu się rozgrywa sytuacja, natomiast jeżeli wychodzi antologia i firma nie włącza piosenki Tyle Słońca, bo po prostu nie ma do niej prawa, to jest dość śmieszne, to jest ewidentnie naciągane. Ale tak jak mówię, nie chcę się tutaj wypowiadać, ponieważ miejmy nadzieję, że w końcu dojdziemy do porozumienia. Uważam, że robienie takich rzeczy w dzisiejszych czasach jest po prostu gangsterką i mam nadzieję, że się jakoś porozumiemy i dogadamy, i taki proceder nie będą miały już miejsca.